Hatsune Miku! O, co tu się stało? Jaki dym! Konsola się dymi! A! Ja nie gwarantuję, że to przejdę, bo... skill issue. Ale to było satysfakcjonujące. Ta gra zawiera przemoc, krew, epilepsję. To jest dobre, jeśli nie lubisz jakiegoś z tych i są pokazane krew i błyskające światła. To jest perfekcyjne. To jest Abandoned.exe, stworzone przez jednego z... Hatsune Miku! Stworzone przez jednego z naszych widzów. Bardzo mi się podoba ten VHS-owy efekt. Kocham analog horror. Cześć. Okej, okay, witaj, ogony. Chociaż nie wiem, czy to jest Tails. Moje... A to jest Riley. Okej, okay, można latać. Dobra, a więc Riley, wyruszamy na przygodę, jakiej nie zapomnisz. Tam była trampolina. Chcę zobaczyć, czy ona coś robi. Nie. Okej, okay, polecimy jeszcze raz. O! Tu jest już ściana niewidzialna. Tu będzie nasz ukochany słonik.exe. Jak to mówił Cy Gambit. Co ty robisz, Riley? Wstawaj! Czemu pojawiła się Cream.exe i zaatakował czerwone kółko naszego Riley'ego. Dobra. Już to widzę. Ja już tak jestem wyczulony na sekrety w takich grach. O, to chyba dlatego nie gramy Tailsem. O, co tu się stało? Tails nie ma skóry? O, wow. Ale fajna animacja skoku. Dobra. To jest... postać? To jest Silver? Jakie buty miał Silver? Tak, to jest Silver. Aha. Ło, to jest burza? Ło, prędkość. O, telewizor. Cześć, Cream.exe. Więc tak, to jest w tej chwili gra się zdecydowała, czy tu naprawdę będzie coś nowego? Okej, okay, będzie coś nowego, to jest... Ale to jest dobre! Kocham takie momenty w grach! O, wow, teraz mi zaimponowało, okej? Okay? Nightmare World. O nie, mam flashbacki z... jak się nazywało? Nie pamiętam, ale ta gra od Mr. Pixela, o Luigi'm. Enter? O, enter, dobra. Ło, jaki dym! Konsola się dymi! Życie straciłem w ogóle. A! Nie, nie zrobiłeś tego. Czy to naprawdę... O nie, w to naprawdę będzie trzeba grać. To nie będzie takie sobie, idę do przodu. Co, ja nie wiem, czy ja to przejdę. Okej. Okay. Ten dym jest bardzo rozpraszający. Jakbym miał coś powiedzieć, to... Żeby chociaż trochę jego krycie zmniejszyć, bo jest okropnie rozpraszający. Jest świetny efekt, ale niezbyt przyjazny gameplayowi i zaraz stracę wszystkie życia. Mogę nad tym wszystkim przelecieć. Boję się, gdzie wyląduję. Nie chcę wylądować na niczym, co mi zaszkodzi. Właśnie! Ja wyleciałem za mapę? O, ja jestem... Jak ja mogłem to zrobić? Nie, straciłem właśnie ostatnie życie. Leciałem wyżej niż myślałem, że poleciałem. Game over. Wow! Aha. Spróbujemy jeszcze raz? No pewnie, że spróbujemy jeszcze raz. Dobra, więc... Spróbujmy jeszcze raz.
Ja nie gwarantuję, że to przejdę, bo skill issue. Ale spróbować można, prawda? Czy odwiedzenie tego sekretu coś daje? Ale to było satysfakcjonujące. Bo jesteśmy już niedaleko, zaraz będzie mój ulubiony moment. Na razie jedyne co mam do powiedzenia o tej grze, to wydaje się naprawdę fajna, ale naprawdę przydałby się jakiś sposób, żeby pominąć to intro. Ja wiem, że ta gra o Luigi robiła identycznie, ale to nie znaczy, że w tej grze tak nie może być. To dodaje klimatu, ale naprawdę jest irytujące na dłuższą metę. Żeby przynajmniej od tego momentu można było kontynuować. Dobra, więc jesteśmy znowu w Nightmare World. Tym razem nie zginę od razu. Więc tak, tu jeszcze jest bezpiecznie, ale jak tu skoczymy na górę, to możemy trochę podlecieć. I tak delikatnie leciał. No i... Trzeba to... Aha. Trzeba to latanie znerfić. Chciałem właśnie powiedzieć. Wow! Okej, wylądowałem w tym bezpiecznym miejscu. I tutaj, jak robiłem drugi lot, wtedy wyleciałem za mapę, więc muszę uważać, gdzie lecę. O, nie mogę tu skakać, czyżby... Checkpoint! To już mi się bardziej podoba. Co nie zmienia faktu, że nadal mam tylko 3 życia. O, dobra, jest kolejna niewidzialna ściana. Czy udało się? Tak! Riley got through, act 1. Hell yeah. No domyśliłem się. Aha, tak chamsko, tak po prostu. Tak, to chyba jest koniec. Więc to było Abandoned Exe. Kilka było naprawdę świetnych pomysłów. Hatsune Miku. Naprawdę mi się podobała ta scena z tym powrotem do menu i nagle menu się psuje. Czekam na pełną grę. Oczywiście w nią zagram.